To będzie materiał o śmierci albo o powolnym dogorywaniu. O tym, jak to wydawcy nie zawsze mają pomysł na to, jak wykorzystać znaną markę, czym doprowadzają ją do śmierci. Albo mają pomysł, czym też doprowadzają ją do śmierci. Tak czy inaczej, trup. Oto Dungeon Keeper. Mobilny. To niegdyś bardzo popularna, choć krótka seria stworzona przez studio Bulforok, w której wcielaliśmy się w zarządcę lochu, zapraszaliśmy do niego potwory wszelkiej maści, a potem odpieraliśmy ataki sił dobra. Po premierze rewelacyjnej drugiej części w 1999 roku, trzecia wydawała się być pewniakiem. I rzeczywiście projekt zaczął powstawać pod nazwą Dungeon Keeper 3 War for the Overworld. Niestety gra nigdy nie powstała. Dlaczego? Wydawca, Electronic Arts, nie widział potencjału w marce, szczególnie w kontekście wypuszczania jej na ówczesne konsole. Elektronicy już wtedy byli w posiadaniu takich marek jak Harry Potter i Władca Pierścieni. Miały one znacznie większy potencjał wieloplatformowy niż typowo PC-towa seria strategii. Prace nad Dungeon Keeperem 3 zostały więc wstrzymane. Markę jednak trzeba było jakoś wykorzystać. W 2008 roku na rynek azjatycki wypuszczono grę MMO sygnowaną marką Dungeon Keeper, ale z oryginalną serią miała wspólną jedynie nazwę, a w 2013 roku pojawiło się właśnie to. Rynek mobilny stał się takim miejscem, w którym wydawcy dostrzegli szansę na to, żeby zarobić na starych markach, których normalnie by nie wydali, to znaczy nie wydaliby takich pełnoprawnych, dużych tytułów, albo nawet mniejszych, na tradycyjne platformy, jak konsole czy pecety. Nie wydaliby, ponieważ sprzedaż by się nie opłaciła. Albo byłaby zbyt ryzykowna. Ta okropna trawestacja, której celem było nic innego jak wydojenie ogromnej ilości pieniędzy z użytkowników, skutecznie przypieczętowała los marki, zostawiając jej duchowe spadkobierstwo w rękach innych twórców. Tym samym duch Dungeon Keepera żyje dalej w takich grach jak War for the Overworld czy Dungeons, ale sama marka powoli umiera na rynku mobilnym. Strażnik Lochu nie jest najstarszą serią, o której dzisiaj sobie porozmawiamy, ponieważ pierwsza część Dungeon Keepera wyszła w połowie lat 90. Laur takiego Nestora, seniora, w tym materiale przypada serii Ultima. Ta zapoczątkowana w 1979 roku grą A Calabeth World of Doom seria stała się na długie lata wzorem dla powstających gier RPG. W 1981 wychodzi Ultima 1, rok później druga, a w 1983 roku trzecia część, aż do roku 1994, kiedy pojawiła się Ultima 8 Pagan. Niestety był to pierwszy zwiastun tego, że seria powoli nie daje sobie rady na rynku. Ósma Ultima sprzedała się tak sobie, co doprowadziło do anulowania dodatku do gry. Na kolejną część trzeba było czekać 5 lat. Ultima 9 Ascension miała przejść w pełne 3D. Przełom wieku to czas, w którym trójwymiar stał się niesamowicie popularny, ba, powszechny nawet, tak więc rzut izometryczny, którym seria posługiwała się w poprzednich częściach, musiał zniknąć. Niestety to nie pomogło. Taki sobie odbiór krytyków oraz graczy, a także kiepska sprzedaż skutecznie serię stłamsiła. Studio Origin, które dotychczas było odpowiedzialne za Ultimę, zostało zamknięte przez Electronic Arts. Wraz z zamknięciem studia zarzucono pracę nad Ultimą 10, która miała być grą MMORPG. Jednak fakt, że Ultima 9 sprzedała się kiepsko, nie oznaczało całkowitej śmierci serii. No bo wiecie, internet. Świat Ultimy doskonale nadawał się do tego, żeby współegzystowali w nim gracze z różnych zakątków świata, dzięki zyskującej na popularności serii. Zresztą takie było marzenie Richarda Garriotta, czyli twórcy serii. To marzenie ostatecznie się spełniło w 1997 roku. Ultima Online doczekała się prawie 10 dodatków i generalnie żyje do dzisiaj, choć opieka nad grą przechodziła przez lata z rąk jednego studia do innego. Najpierw było to studio Origin, potem rozwojem zajmowało się bezpośrednio Electronic Arts. W końcu gra przeszła w ręce Mythic Studios, a potem Broadsword Games. Ultima Online mogła poszczycić się tytułem pierwszej gry online, która przekroczyła 100 000 zarejestrowanych użytkowników.
w 2017 roku gra dorobiła się trybu free-to-play. Choć Ultimę Online ciągle zaludniają gracze, ciągle w nią grają, to jednak sława samej serii już, no, nieco przebrzmiała. I tak jak w przypadku Dungeon Keepera, elektronicy postanowili stworzyć mobilną wersję Ultimy. Taką mobilną wersję, która jakością dorównywała mniej więcej rozgotowanemu makaronowi. Chyba, że ktoś lubi. W sierpniu 2013 roku Ultima Forever Quest for Avatar została wydana na systemy iOS, ale już rok później ją zamknięto wraz z zamknięciem studia Mythic, które było za nią odpowiedzialne. Richard Garriott natomiast, twórca serii, starał się stworzyć kolejną wariację na temat sieciowej Ultimy. W 2014 roku we wczesnym dostępie pojawiła się gra Shroud of Avatar Forsaken Virtues, która miała być duchowym spadkobiercą Ultimy. 3 lata później pojawiła się pełna wersja gry, ale dużego uznania graczy raczej nie zdobyła. Jeżeli duży wydawca kupuje jakąś znaną i kultową markę, no to oczywiste jest to, że chce na niej zarobić. Jednak błędne decyzje, wygórowane oczekiwania w stosunku do sprzedaży, jakieś niezdecydowanie co do kierunku, w którym seria ma pójść, a także kiepski marketing i tak dalej, często prowadzą do powolnej śmierci marki, a także do wielkiego zawodu graczy. Gdy studio Westwood odpowiedzialne za serię zostało wykupione przez Electronic Arts, prawa do marki przeszły na wydawcę i przez jakiś czas zapowiadała się całkiem niezła przyszłość serii. Odsłony wydawane przez elektroników były przyjmowane bardzo dobrze. Tiberian Sun, Red Alert 2 oraz seria Generals zdobyła uznanie zarówno nowych graczy, jak i fanów serii. Niestety w międzyczasie studio Westwood zostało zamknięte, ale samej marki to nie zabiło. Zarówno Tiberian Wars, jak i Red Alert 3 zostały ciepło przyjęte. Niestety potem przyszła pora na Tiberian Twilight, ostatnią pełnoprawną część serii, która wyszła w 2010 roku. No i tutaj się posypało. Gra Tiberian Twilight ani się dobrze nie sprzedała, ani nie spodobała się krytykom, ani tym bardziej fanom serii. Szczytny cel usprawnienia i unowocześnienia formuły sprawił, że mechanika gry stała się po prostu dziwna, a powiązanie gry z połączeniem sieciowym wcale nie pomogło. Co w takiej sytuacji robić? No cóż, elektronicy ciągle zapewniają, że marka ma się dobrze, ma się lepiej niż kiedykolwiek. Ale jesteśmy przekonani, to znaczy możemy być praktycznie pewni, że to jest jakaś taka marketingowa gadka-szmatka. No bo póki co z tych wszystkich szumnych planów rewitalizacji marki, wielkich, niesamowitych rzeczy, które się z nią będą działy, nic nie wyszło. Zapowiedziana gra sieciowa Command & Conquer Generals 2, którą potem przemianowano na po prostu Command & Conquer, została anulowana. Prace się przedłużały, nie było spójnego pomysłu na to, jak gra ma wyglądać, a beta testy spotkały się raczej z mieszanymi opiniami. W międzyczasie powstała darmowa gra przeglądarkowa Tiberian Alliances, a jakiś czas temu zapowiedziano, że powstaje mobilna odsłona Red Alerta. Darmowa. Online'owa. Czyli innymi słowy, do jarka pieniędzy. Tak, rynek mobilny to taka deska ratunku i to bardzo opłacalna deska ratunku, szczególnie jeżeli grę kieruje się na rynek wschodni. No i opatrzy się ją łatką free to play. I wiecie, wydawca nie jest głupi, jeżeli chodzi o pewne rzeczy. Doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że przeniesienie ukochanej marki na rynek mobilny fanom się nie spodoba. Tylko że takie rzeczy, takie gry, takie jak Red Alert Online mobilny, nie są kierowane do fanów. Taka gra kierowana jest do szerokiego odbiorcy, szczególnie azjatyckiego, gdzie na grach free-to-play zarabia się naprawdę potworne pieniądze. Na rynek mobilny trafiła również seria Might and Magic w postaci gry Elemental Guardians. Wiele osób identyfikuje serię głównie z Heroesami i trudno się dziwić, bo ta seria, której pierwsza część była po prostu spin-offem, z czasem przejęła prowadzenie w popularności. Uniwersum powstało w 1986 roku za sprawą gry Might and Magic. Sama seria Might and Magic doczekała się aż 10 części, choć między 9 a 10 minęło ponad 10 lat.
Wydawca serii, 3DO, zbankrutował, a w 2003 roku prawa do marki wykupił Ubisoft. Piąta część Heroesów została stworzona przez studio Nival, doczekała się dwóch całkiem fajnych dodatków i generalnie, moim zdaniem, była to część udana. Na tyle się sprzedała, że zaplanowano kontynuację, no i cóż, wyszło jak wyszło. Problem w tym, że Ubisoft straszliwie rozwodniło markę, chcąc z niej stworzyć coś, co sprawdzi się w wielu gatunkach. Dostaliśmy więc karciankę Duel of Champions, czy też dziwną wariację na temat Match 3 w postaci Clash of Heroes. Trywializacja marki oraz to, że odpływali od niej hardkorowi fani, sprawiło, że Ubisoft zaczął zarabiać na niej coraz mniej pieniędzy. Jakąś cyniczną próbą zjednania sobie starych fanów było wydanie Heroes 3 w wersji HD. Było to o tyle dziwne, że nie dorzucono do tej wersji żadnych dodatków, a na rynku już od lat istniały darmowe mody, które zwiększały rozdziałkę gry. Siódma część Heroesów w mojej opinii nie była zła od strony mechaniki, ale technicznie to był babol. Na tym etapie widać było, że Ubisoft woli inwestować we własne autorskie marki, a Heroesów ma gdzieś. Tym samym dotarliśmy do momentu, w którym doczekaliśmy się mobilnej strategii free-to-play w uniwersum Heroesów, ponownie mającej podbić serca nie fanów serii, ale użytkowników aplikacji mobilnych. To, że Ubisoft zazwyczaj nie ma pomysłów na to, w którym kierunku powinna pójść znana i lubiana seria, którą w jakiś sposób studio nabyło, widać również po Settlersach. Kłopoty tej serii naprawdę kapitalnych city builderów zaczęły się właśnie wtedy, kiedy markę przejął Ubisoft. W 1993 roku pierwsza część, stworzona przez niemieckie studio Blue Byte, zyskała sobie sporą popularność, która została przypieczętowana przez część drugą dwa lata później. W 2001 roku studio zostało wykupione przez Ubisoft. W 2005 roku Blue Byte stworzyło grę Settlers: Heritage of Kings, która kompletnie zmieniła formułę serii. Kolorowy symulator królestwa stał się sztampowym RTS-em fantasy, który skutecznie fanów serii zacietrzewił. Ta zmiana miała być próbą otwarcia się marki na inne rynki, ale i w tym aspekcie poległa. Powstały jeszcze dwie pełnoprawne części serii, z czego siódma z 2010 roku była najbliższa duchowi Settlersów. Zebrała jednak bęcki nie dlatego, że była grą złą, ale dlatego, że wymagała stałego połączenia z Uplayem, a także otrzymała dosyć inwazyjny DRM. Co przyszło potem? Od przeglądarkowa free-to-playowa gra strategiczna Settlers Online. Kolejna część Settlersów, taka pełnoprawna, miała jednak powstać. Mowa tutaj o Kingdoms of Anteria, która miała początkowo rozgrywać się w uniwersum osadników. W 2016 roku Ubisoft zdecydowało jednak, że odcina grę od serii, tworząc zupełnie nowe IP. Champions of Anteria. Premiera przeszła praktycznie bez echa. Wedle włodarzy Ubisoftu seria Settlers ciągle ma się dobrze. Zresztą taką śpiewkę można usłyszeć, gdy mowa o każdej wymienionej tutaj serii. Ubisoft posiada także markę Prince of Persia, która pod egidą wydawcy, no szczerze mówiąc, miała się naprawdę całkiem nieźle. Po porażce Prince of Persia 3D w 1999 roku markę zdobył francuski wydawca. Powstał więc reboot serii, zapoczątkowany przez Prince of Persia Sands of Time i został przyjęty naprawdę bardzo dobrze, podobnie jak następne części. W 2008 roku natomiast powstał kolejny reboot, którego kontynuacji już się nie doczekaliśmy, bo w 2010 następna pełnoprawna gra, Forgotten Sands, nawiązywała z kolei do trylogii Piasków Czasu. Och, trochę to zagmatwało. Można się pogubić. Ostatnia gra posiadająca Prince of Persia w nazwie ukazała się w 2013 roku i była remake'iem dwójki na urządzenia mobilne. I choć w 2012 roku pojawiły się plotki o produkcji dużego, kolejnego tytułu marki, możemy zakładać, że szybko raczej jej nie zobaczymy. Z prostego powodu. Assassin's Creed. Assassin's Creed to seria, w której wcielamy się w egzotycznego bohatera. Ganiamy po egzotycznych miejscach, po dachach, budynkach, pałacach i tak dalej. Robimy fikołki, przeskoki i inne tego typu szmery, bajery, damskie rowery. Walczymy z przeciwnikami bronią białą i tak dalej, i tak dalej. I to jest bardzo podobna koncepcja do tego, co mamy w przypadku Prince of Persia przecież. No i jeżeli jesteśmy wydawcą, załóżmy, jesteście wydawcą, no i mamy do wyboru własną autorską markę, która odnosi sukcesy na świecie, a
markę już przebrzmiałą, której produkcja jakiejś nowej gry byłaby bardzo ryzykowna i mogłaby się nie sprzedać, no to cóż, kalkulacje są dosyć jasne. Ubisoft nie potrzebuje drugiego Prince of Persia, bo jednego już ma w postaci Assassin's Creed. Zresztą Prince of Persia był jedną z inspiracji Assassina. Problem ze starymi markami jest taki, że wystarczy jeden błąd, żeby wszystko zepsuć. Tak chociażby pokazuje przykład Command & Conquer albo Settlersów 5. Nowa odsłona jakiejś serii oczywiście ma na celu zadowolenie tego korowego użytkownika, ale przede wszystkim sprowadzenie w swoje ramiona kolejnej grupy fanów. I często właśnie gry ze starych serii, nowe gry ze starych serii podporządkowuje się pod nowego użytkownika. A jeżeli to nie wypali, no cóż, zawsze jest rynek mobilny. Rynek mobilny, który dzisiaj wydaje się być troszkę takim cmentarzyskiem kiedyś znanych, kiedyś lubianych i kiedyś święcących triumfy serii. Do usłyszenia. Cześć.